Prywatny helikopter Bell 407 rozbił się koło Gorzowa Śląskiego. Podczas schodzenia do lądowania maszyna nagle runęła na ziemię. Siła uderzenia była tak duża, że helikopter rozpadł się na części. O wielkim szczęściu może mówić pilot, który doznał tylko niegroźnych obrażeń, a z rozbitej maszyny wyszedł o własnych siłach. Śmigłowiec należy do jednego z najbogatszych mieszkańców Opolszczyzny, Krzysztofa Kasprzyka, dewelopera i właściciela sieci hoteli. Kasprzyka w momencie wypadku nie było jednak na pokładzie. Z rozbitego śmigłowca trzeba teraz najpierw wypompować 400 litrów paliwa. Dopiero jutro przyjedzie specjalistyczny dźwig, który spróbuje zabrać wrak. Nie będzie to łatwe, ponieważ helikopter leży na zasypanym śniegiem polu. Przez całą noc, przy trzaskającym mrozie, wraku będą pilnować strażacy i policjanci.